Szanowni Państwo, zbliżające się święta w tak trudnych okolicznościach pandemii kierują nas w stronę wspomnień. Minione wigilie, spotkania z najbliższymi, tradycje i obyczaje są źródłem pocieszenia, inspiracji i pogłębionej refleksji. W związku z tym postanowiliśmy otworzyć dla Państwa archiwum grabskich i wydobyć z niego kilka bożonarodzeniowych pamiątek. Zgodnie z tradycją, w domach grabskich we Lwowie i w Sulejówku ubierano choinkę. Ponieważ córki profesora Grabskiego były utalentowane plastycznie, wszystkie ozdoby były wykonywane ręcznie. W naszej izbie zachowały się najprawdopodobniej robione przez córki profesora laleczki, które ozdabiały bożonarodzeniową choinkę. Wśród fotografii odnaleźliśmy portret lwowskiej choinki, który udostępniamy Państwu na naszym szkolnym fanpage'u. A teraz zajrzyjmy do kartek. W archiwum zachowało się bardzo dużo życzeń i kartek od przyjaciół, znajomych, bliższych, dalszych. A wśród nich taka kartka. Kochana dziadowinko, Stachnu i Haniu, zasyłam najserdeczniejsze życzenia miłych świąt. Całuję ręce dziadowince, Hani i Staszce, przysyłam moc ucałowań. Andrzej. Dziadowinka, Zofia Smolik, była drugą żoną profesora Stanisława Grabskiego. Pierwsza, Ludmiła, była lekarzem i zaraziła się od swoich pacjentów tyfusem. Zofia dla dzieci z pierwszego małżeństwa nie była więc babcią, tylko żoną dziadka, więc wymyślono neologizm dziadowinka. Kolejna kartka, również związana z domem we Lwowie, jest od przyjaciół lwowiaków. Kochanym lwowiankom, Haneczce i Stasi, radosnych świąt Narodzenia Bożej Dzieciny i obfitych łask Bożych w Nowym Roku życzą Czesława i Eugeniusz z rodziną. I nasz Lwów. I wasz też. Wśród wielu pozdrowień jest korespondencja z Francji i Belgii, gdzie Anna w Paryżu i Stanisława w Belgii studiowały. Między innymi kartka związana z Uniwersytetem w Lwowie. Cher Mademoiselle Grabska, z najlepszymi życzeniami bożonarodzeniowymi. Zapewne od jakiegoś kolegi ze studiów. Wiele kartek pokazuje upływ czasu. W archiwum odnaleźliśmy dwa listy. Pierwszy napisany przez 4-letniego chłopca. Kochana babciu, przysyłam Tobie, Hanusi, Staszce najlepsze życzenia świąteczne i noworoczne. Jestem bardzo duży. Jestem w 6 klasie. Moi koledzy mają 12 lat. Mam dużo czasu, bo mało zadane. Gram na trąbie i w sobotę lubię bawić się. Twój Ryś. I po latach ten mały chłopiec, już jako dorosły mężczyzna, z Ameryki przysyła najlepsze życzenia świąteczne z podpisem Ryszard. Wśród życzeń zachowały się te bardziej osobiste i te bardziej oficjalne. Wśród osobistych bardzo wzrusza kartka Kochanie, czekam na listy w Dzień Bożego Narodzenia. Pozdrawiam, całuję. A wśród oficjalnych znajdują się na przykład kartki do prezes Klubu Inteligencji Katolickiej. Szanowna Pani Prezes, serdeczne i szczere życzenia zdrowych, spokojnych i radosnych świąt Bożego Narodzenia dla Pani i dla całej Pani rodziny i bliskich. Drodzy Państwo, dzisiejsza audycja jest formą wysłania do Państwa najlepszych życzeń, świątecznych i noworocznych, ale także jest to sposób kontaktu z rodzicami, uczniami i przyjaciółmi naszej szkoły. Zachęcamy do odwiedzania naszego szkolnego fanpage'a i śledzenia kolejnych odcinków na YouTube'owym kanale Izby Pamięci Rodziny Grabskich. Wesołych Świąt!